Times Square w Nowym Jorku. Na tym świecie żyją miliardy ludzi i wydaje się, jakby większość z nich znajdowała się w Nowym Jorku. Oni są takimi samymi ludźmi jak ty i ja, z nadziejami, marzeniami i oczywiście chęcią przetrwania. Nie myślą o Bogu, o niebie czy o wdzięczności. Myślą o hipotekach, wynajmie, o tym skąd pojawi się posiłek. Ale kiedy Biblia mówi, że Ewangelia jest dobrą nowiną, to jest niedomówieniem, aby nie powiedzieć im o tym. Mam na myśli to, że nie ma lepszej wiadomości. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, zacznij dzielić się tą wiadomością. Czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? Siedzisz w domu, kiedy nagle słyszysz pukanie do drzwi od kogoś, kogo nawet nie znasz. Dzień dobry panu. Jak panu mija dzień? Nazywam się Kirk i zaprosiłem niektórych z pana sąsiadów na darmowe studium Biblii o tym, jak znaleźć prawdziwą radość w życiu. Czy byłby pan zainteresowany? Z jakiej jesteś organizacji? Mormoni, Świadkowie Jehowy? Tak, jestem Świadkiem Jehowy. Ale ja jestem już chrześcijaninem. Wspaniale, ja też. Czy ma pan coś przeciwko temu, bym zostawił panu literaturę i być może wrócił niedługo, by porozmawiać? Wybacz, jestem nowonarodzonym. Kocham pana i doceniam, że zatrzymałeś się tutaj. Życzę ci miłego dnia. Dla pana także. Dziękuję. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego uczucia, kiedy to Świadek Jehowy puka do twoich drzwi, a ty naprawdę nie wiesz, co masz powiedzieć? Wielu chrześcijan unika konfrontacji ze Świadkami Jehowy, ponieważ wiedzą, że może to zakończyć się dyskusją bez końca. Ale prawda jest taka, że jeżeli zależy nam na tych ludziach, zamiast ich unikać, powinniśmy być przygotowani na rozmowę z nimi na temat prawdy i miłości. Świadkowie Jehowy, społeczność, która jest prawdopodobnie najbardziej znana z wizyt z domu do domu, mówiąc o tym, o swojej religii, rozdając swoją literaturę. Bez wątpliwości byli także w twojej okolicy i pukali do twoich drzwi. W dodatku Świadkowie Jehowy spędzili ponad miliard godzin w 2005 roku, zwiastując dobrą nowinę Jehowy i Jego Królestwa. Dlaczego pukają tak wielu drzwi? W co wierzą? Co jest takiego, co przyciąga do ich religii? Temu się przyjrzymy, aby w kolejnym razem, gdy spotkasz Świadka Jehowy, zamiast zamykać przed nim drzwi, będziesz mógł ogłosić mu Ewangelię Jezusa Chrystusa. Religia Świadków Jehowy została zapoczątkowana około 130 lat temu przez młodego mężczyznę imieniem Charlesa Drysella. Jako nastolatek odszedł z kościoła, ponieważ nie wierzył w istnienie piekła. Doszedł do wniosku, że kiedy człowiek umiera, po prostu musi przestać istnieć. Nie wierzył on także w to, że Jezus był Bogiem w postaci człowieka. Odrzucał Trójcę oraz inne ważne chrześcijańskie nauki. Kiedy miał 18 lat, Russell rozpoczął rozważania biblijne, zaczął je spisywać w gazetkach, w których rozszerzał swoje poglądy. Publikował swój magazyn, aktualnie znany jako Strażnica. Niektórzy ludzie byli zafascynowani jego przepowiedniami końca świata. W 1884 roku założył organizację, której siedziba znajdowała się tutaj, w Brooklynie, w Nowym Jorku, zwana jako Strażnica. Strażnica odważnie stwierdza, że jest ona jedynym źródłem prawdy w dzisiejszym świecie. Ona naucza, że poza społecznością nikt nie jest w stanie znaleźć prawdziwego pokoju i radości, czy to w tym życiu, czy po śmierci. A teraz podejdźmy bliżej i skoncentrujmy się na tym, czego strażnica uczy o Jezusie Chrystusie. Kim jest Jezus? Kiedy Świadkowie Jehowy rozmawiają z tobą w drzwiach, powiedzą tobie, że Jezus jest Synem Boga. Będą o Nim stosować wzniosłe zwroty. To, co musisz zrozumieć, to, że nie wierzą w to, w Jego prawdziwą boskość. Nie wierzą, że On prawdziwie powstał z martwych, w sensie prawdziwego zmartwychwstania. Powstał On z martwych tylko jako duch.
Nie było to nic fizycznego, a co ważniejsze, Jezus Chrystus jest pierwszą i największą rzeczą, jaką Bóg Jehowa stworzył. Tak sądzą. Dodatkowo, według Towarzystwa Strażnicy, Jezus jest jedyną rzeczą, jaką Bóg Jehowa bezpośrednio i samemu stworzył, a potem przez Niego dopiero stworzył inne rzeczy. Everything he said about himself indicates that he did not consider himself equal to God in any way. Jesus was created by God. Zidentyfikowali Jezusa jako Michał Anioła. Michał Anioł, największa stworzona rzecz poza Bogiem. Oraz przodujący sługa, przez którego reszta stworzenia została ukończona. Jest on tylko duchem, którego istnienie dobiega końca w momencie narodzin Jezusa na ziemi. Ponieważ według Stowarzyszenia Strażnicy ludzie nie mają ducha. Tak więc Michał przestaje istnieć, przez którego wszystko zostało stworzone. Jezus istnieje przez 33 lata, następnie umiera, a Michał znowu, ponownie jest stworzony w niebie. Więc osoba, którą widzą, patrząc na Jezusa, to właśnie Michał Anioł. Michał, wielki prince, jest none other than Jesus Christ himself. Tego właśnie uczy strażnica o Jezusie. Porównajmy to teraz ze Słowem Bożym. Kiedy spojrzymy na wszystko, co Pismo mówi o Jezusie Chrystusie, widać liczne dowody, które wskazują, że Jezus Chrystus jest Bogiem, człowiekiem. Nie możemy sobie wybierać i przebierać we fragmentach. Musimy pozwolić, aby całe Słowo przemawiało. Kiedy to zrobimy, zobaczymy, że Jezus Chrystus naprawdę był człowiekiem. Naprawdę przybrał postać cielesną. Czytamy w Ewangelii Jana. Słowo, które stało się ciałem, mieszkało między nami. Ciało, które możemy dotknąć, przytrzymać. Najstarsza herezja pierwszego chrześcijaństwa głosiła, że Jezus jest Bogiem, ale nigdy naprawdę nie stał się człowiekiem. Jan jest tym naprawdę zaniepokojony. Dostępne jest całe mnóstwo dowodów na to, że Jezus stał się jednym z nas. Stąpił On w postaci cielesnej. Za to w dzisiejszych czasach spotykamy się z tym, że ludzie nie tylko zaprzeczają temu aspektowi, że był człowiekiem, ale zaprzeczają Jego boskości. Niestety tak to wygląda w niektórych grupach. Gdzie należy szukać dowodów? Mamy wiele fragmentów, gdzie Jezus jest nazwany Bogiem. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 20 rozdział, gdzie Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. List do Tytusa, 2 list Piotra, naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Tak więc określenie Bóg jest używane dla Chrystusa. Rzymian, rozdział 9, prawdopodobnie także używa tego samego stwierdzenia. A poza tym mamy różne dowody potwierdzające boskość Chrystusa. Jeden z nich widoczny jest w liście do Kolosan, w 1 rozdziale, gdzie opisany jest jako stwórca wszystkich rzeczy. Nie wszystkich innych rzeczy, jak to ma miejsce w przekładzie Biblii Nowego Świata, Świadków Jehowy, ale On stworzył wszystkie rzeczy. Jeśli jesteś stwórcą, to sam nie możesz być istotą stworzoną. W rozdziale 2 listu do Filipian czytamy, że On wiecznie dzielił naturę Boga. Był na równi z Ojcem, ale odłożył ją na bok, przybrał postać człowieka. Mamy więc te wszystkie dowody, a nagle widzimy niesamowite świadectwo w Ewangelii Jana. Jest on nazwany Ja Jestem. Werset Ja Jestem z Jana 8 rozdziału, zanim powstał Abraham, Ja Jestem. Powiedział Żydom w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, zginiecie. Kiedy żołnierze przyszli do ogrodu Getsemani zabrać go, on mówi ponownie Ja Jestem. Oni padają na twarz. Widzimy tutaj, że to łączy się z drugą księgą Mojżeszową, z księgą wyjścia. Kiedy płonie krzew, to jest nawet bliżej połączone z tą samą frazeologią w księdze Izajasza i u mniejszych proroków, gdzie wszystko odnosi się do Boga Jahwe. Mamy także fragmenty, które identyfikują Jezusa jako Jahwe. W Hebrajczykach, w Ewangelii Jana, o których niestety czasami zdarza się nam zapomnieć. Jest tak wiele rzeczy, o których Jezus mówił, a o których zapominamy. Przytaczamy je według pewnego kontekstu, ale On mówił wiele rzeczy o sobie. Żadna istota stworzona nie mogłaby tego powiedzieć. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Czy możesz sobie wyobrazić, aby Mojżesz powiedział coś takiego, albo Izajasz? Nie, nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn, Ewangelia Mateusza. Czy wyobrażasz sobie, aby Izajasz mówił, ja jestem taką wspaniałą osobą, że nikt nie zna lepiej Boga, tylko ja? Nikt nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn. To Pan Jezus powiedział o sobie.
to byłoby bluźniercze z ust kogokolwiek innego. Więc widzimy ogrom informacji we wszystkich Ewangeliach, gdzie Jezus mówi i czyni rzeczy, które nie mógłby uczynić nikt inny. Tylko sam Bóg może się tak wypowiadać. Tak więc świadectwo, jakie widzimy w Piśmie, jest takie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest Bogiem i człowiekiem. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Next. A teraz, czego strażnica uczy o istnieniu piekła? Czy piekło istnieje? Jak myślisz, co się dzieje, gdy ktoś umiera? Gdzie idzie? Myślę, że wracają z powrotem do ziemi, tam skąd przyszli. Proch? Proch. Czy jest niebo? A myślę, że jest niebo, ale tylko Bóg w nim przebywa. A czy myślisz, że jest piekło? Nie, nie wierzę w istnienie piekła. Ani to, że Bóg mógłby torturować ludzi. Piekło dla świadka Jehowy nie istnieje. Nie jest trwającą karą. Nie ma świadomego istnienia. Istnieje jako całkowite zniszczenie bez możliwości wskrzeszenia. Nie pozostaje nic takiej osoby, a jej pamięć jest wymazana. Tak wygląda piekło dla świadka Jehowy. The doctrine of a burning hell where the wicked are tortured eternally after death cannot be true. Those judged unrighteous will not be tormented, but will die and cease to exist. Kto idzie do nieba? Nikt nie idzie do nieba. Tylko Bóg jest w niebie? Bóg i aniołowie. Więc nie masz nadziei? Jeśli śmierć dzisiaj cię dopadnie, nie masz nadziei życia po śmierci? To jest koniec? Wierzę, że ja będę w raju. No co masz na myśli? Raj na ziemi. Ziemia zostanie przywrócona do swojej świetności. Jesteś świadkiem Jehowy? Tak. Strażnica naucza, że piekło nie istnieje. Po prostu przestajesz istnieć. Co mówi Biblia? Jezus nam w prosty sposób ukazał, kiedy nauczał w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, że niektórzy ludzie odchodzą do życia wiecznego, a inni do wiecznego potępienia. To słowo potępienie czasami świadkowie Jehowy tłumaczą jako odcięcie, odwołując się na bardzo stare przekłady. I faktycznie w tych starych przekładach to słowo miało takie znaczenie. Ale musimy analizować Słowo Boże dokładnie. I wiemy o tym, że słowa czasami zmieniają znaczenie. Na przykład słowo telewizja mogło mieć inne znaczenie dla naszych dziadków, a może mieć inne znaczenie w przeszłości. I w Starym Testamencie czasami rzeczywiście to słowo oznaczało przycięcie. Ale do czasu, w której Ewangelia Mateusza była spisana, słowo to miało konkretne znaczenie. Oznaczało potępienie. Nie było to odcięcie czy przystrzyżenie, ale potępienie. Skąd świadkowie Jehowy otrzymują swoje nauki? W jaki sposób kształtują swoje przekonania? Czym są ich święte księgi? Kiedy świadkowie Jehowy przychodzą do twoich drzwi, będą mieć przy sobie cały zbiór różnego rodzaju materiałów, opartych na różnych tłumaczeniach Biblii, a mówiąc tłumaczenie, mam na myśli tłumaczenie, ponieważ jest ono bardzo wątpliwe. Jest to tłumaczenie Nowego Świata. Zaczęto nad nim pracować w latach 50., tak więc zdecydowana większość świadków wzrasta w nim i uważają, że jest to najlepszy przekład Biblii, który nie jest zepsuty przez trynitarne uczelnie.
I podczas gdy będą zachęcać cię do przeczytania własnej Biblii, nie daj się zwieść, ponieważ po chwili, gdzieś w trakcie czytania, jeśli twoje pismo mówi coś innego od ich, a tak będzie, to będą tobie przedstawiać wyższość ich przekładu. Nazwałem tłumaczenie świadków Jehowych niebezpieczną literaturą antychrysta na świecie. Jedną z najważniejszych rzeczy, o której należy zawsze pamiętać w trakcie rozmowy ze świadkami Jehowy, jest to, że twierdzą, że wierzą w Biblię i tylko Biblię. Jako ich autorytet pod wieloma względami wierzą w Biblię. Tak naprawdę to znają Biblię lepiej od wielu chrześcijan. Ale jednocześnie świadkowie Jehowy nie wierzą tylko w Biblię, ale także w jej interpretację. A ta z kolei jest im przekazywana przez grupę strażnicy w Brooklynie w Nowym Jorku. Musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że interpretują oni własną Biblię dla swoich oczu. A niestety ci, którzy wykładają im tą Biblię, od czasu do czasu zmieniają swoje poglądy. Więc kiedy rozmawiasz ze świadkiem Jehowy, musisz zdać sobie sprawę z tego, że mają Biblię, która została dla nich przetłumaczona przez Towarzystwo Strażnicy. A ten przekład jest wyłożeniem ludzkim, a nie biblijnym. Zdecydowana większość wierzących, którzy mają serce, by dzielić się przesłaniem z innymi, mają problem, ponieważ nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego ich tłumaczenie jest inne, a słyszą przekład, którego nigdy wcześniej nie słyszeli. Większość z nas go nie posiada, nie znamy jego pochodzenia, nawet nie wiemy, czy jest to tłumaczenie naukowe, czy zostało ono przełożone przez biegłych ludzi, którzy znają starożytne języki. Spotykałem się z kobietami świadków Jehowy, żonami, które dzieliły się ze mną 3-4-minutowymi wyuczonymi monologami. I wiem, że one naprawdę wierzyły w to. Wierzyły w to, co mówiły, że to jest prawda. Jak wielu ludzi jest w stanie im pokazać, tak ja to zrobiłem, wręczając im Nowy Testament grecki i zapytałem, pokażcie to, o czym mówicie w tej Biblii. I one zmieniały temat, zaczęły mówić o Grece. Ale wierzyły w to wszystko, co nauczała ich strażnica. A teraz najważniejsze. Czego uczy strażnica o tym, jak dostać się do nieba? Droga do nieba. Wierzą oni, że jeżeli będą wierni przykazaniom Jehowy, a co to obejmuje? Chrzest obejmuje przede wszystkim kroczenie za nakazami Jehowy, jak to zostało przekazane przez Towarzystwo Jehowy tutaj na ziemi, którym jest strażnica. Oraz zbawienie z uczynków. Jeśli porozmawiasz z świadkiem Jehowy, bardzo szybko odpowiedzą, że wierzą w łaskę. I zdarzyło mi się, że cytowali Efezjan 2 rozdział. Z łaski jesteśmy zbawieni. Ale kiedy zaczniesz naciskać w tym kierunku, to sposób, w jaki to rozumieją, jest taki, że Bóg łaskawie udzielił im sposobu, by mogli demonstrować swoją wiarę. I o wiele szybciej będą chcieli przejść do listu Jakuba do rozdziału 2. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie lubią rozmawiać o liście do Efezjan. Tego właśnie uczy strażnica. A co mówi Biblia? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Nie zniechęcaj się, jeśli w trakcie rozmowy ze świadkiem nie zobaczysz natychmiastowych rezultatów. Pamiętaj, zasiałeś ziarno prawdy, a jego wzrost należy od Boga. A jeśli świadek Jehowy będzie używał zwrotów takich jak życie wieczne albo narodzony na nowo, pamiętaj, że jego rozumienie tych zwrotów jest całkowicie inne od zrozumienia biblijnego, więc upewnij się i wyjaśnij mu, na czym polega różnica pomiędzy Ewangelią biblijną a ich wersją Ewangelii. Mam dla ciebie pytanie. Mam wbity nóż w plecy, zostało mi 3 minuty życia. Jak mogę wejść do Królestwa Bożego? Co mam zrobić? Jak wejść do Królestwa? Musisz praktykować wiarę w Boga. Jeśli praktykowałeś wiarę w Boga, to nie masz się czym przejmować. Nie robiłem tego. Przeżyłem straszliwe życie, cudzołożyłem, bluźniłem, kradłem, kłamałem, a ktoś mnie dźgnął i zostało mi 2,5 minuty życia.
Co mogę zrobić, aby dostać się do królestwa? Przykro mi z twojego powodu, ale nie wejdziesz do królestwa. Jesteś świadkiem Jehowy? Tak, jestem. W jaki sposób mogę dostąpić życia wiecznego? Wbito mi nóż w plecy, zostały mi 3 minuty. Jak mogę wejść do królestwa? Umieram. Wiem, że zgrzeszyłem, dopuściłem się cudzołóstwa w moim sercu. Pożądałem kobiet, kłamałem, kradłem. Jak mogę wejść do królestwa? Szczerze? Królestwo Boże? Królestwo Boże? Bóg nie jest tak małostkowy, aby... 1,5 minuty, jak mogę wejść do królestwa? Pomóż mi! Została mi minuta, błagam cię, proszę cię, Brian, pomóż mi, jak mogę wejść do królestwa? Co mam zrobić? Powiedz! Przypuszczam... Nie wiem. Nie, ponieważ jestem świadkiem Jehowy. Mam nóż wbity w plecy, zostały mi 3 minuty życia, umieram. Jak mogę wejść do królestwa? Proszę, powiedz mi. Nie możesz wejść do królestwa w 3 minuty. Musisz podporządkować się zasadom Biblii. Nie masz dla mnie nadziei? Zostało mi 2,5 minuty. Co mogę zrobić? Umieram. Boję się piekła. Proszę cię, pomóż mi. Nie, nie jestem w stanie nic zrobić, aby ci pomóc. Zdobywamy życie wieczne, stosując się do zasad Biblii. I robimy to, co mamy robić. Wkrótce Bóg nas nagrodzi. Ile musisz zrobić, żeby zasłużyć na życie wieczne? Nie musisz zrobić dużo, ponieważ wszystko, co robimy, pukamy od drzwi do drzwi i głosimy słowo. To jest nasze zadanie, to jest moje zadanie. Wszyscy mamy inne przykazania, ale ja w to wierzę. Więc do ilu drzwi muszę zapukać, żeby zasłużyć na życie zbawienia? Tu nie chodzi o liczbę, ponieważ staramy się, więc jeśli zapukam do 3 drzwi, czy to pozwoli mi wejść do Królestwa Bożego? Musisz to kontynuować, nie ma ustalonej liczby. 100 drzwi? Nie ma ustalonej liczby. Nie ma ustalonej liczby. Czy możesz mieć pewność wejścia do królestwa? Mam pewność, ponieważ uczyłam się, odkąd byłam w pieluchach. Podzielę się Ewangelią z naszym przyjacielem obok i chciałbym, abyś mnie poprawiła, jeśli coś jest nie tak, ok? Czy może tak być? Jasne. Czy uważasz, że jesteś dobrą osobą? Tak, uważam, że jestem dobrą osobą. Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry, jak tylko Bóg. A skąd możemy wiedzieć, czy jesteśmy dobrzy? Wystarczy spojrzeć na 10 przykazań. Ile razy w życiu kłamałaś? O, dobra, jestem w kłamaniu. Jak się nazywa kogoś, kto kłamie? Kłamca. Okej, czy kiedykolwiek w życiu coś ukradłaś? Nawet coś bardzo małego. Tak, ukradłam. Ukradłam cukierki, jak byłam dzieckiem. Wcześniej zaczęłaś. Ukradłaś cukierki, jak byłaś dzieckiem? Tak, bardzo chciałam tego cukierka. Jeśli otworzysz mój portfel i wyjmiesz z niego dolara, to jesteś tak samo złodziejem, jak gdybyś wyciągła 10. Jak się nazywa kogoś, kto kradnie? Kradziej. Nie. Złodziej. Tak, złodziej. Czy kiedykolwiek użyłaś imienia Boga na darmo? Tak, używałam. Czy użyłabyś imienia swojej matki jako przekleństwa? Nie wprost, ale w myślach czasem mi się zdarza. Wow, złamałaś przykazanie czci ojca i matkę swoją. Kiedy używasz imienia Boga jako przekleństwo, to jest bluźnierstwo. I jest ono karane śmiercią w Starym Testamencie. Doceniam twoją szczerość i pokorę. Jezus powiedział, jeśli patrzysz pożądliwie na kogoś, to dopuszczasz się cudzołóstwa w sercu. Czy kiedykolwiek patrzyłaś na kogoś pożądliwie? Nie, raczej tego nie robię. Ale też kłamie. Wszyscy popełniamy błędy, ale jesteśmy ludźmi. Uczymy się na błędach. I jak zdajemy sobie sprawę, że robimy coś, co jest złe, to zmieniamy się czasami, aby tak więcej nie robić. Pozwól, że podzielę się z tobą, co możemy z tym zrobić, ok? Nie osądzam cię, ale właśnie mi powiedziałaś, że jesteś złodziejką, kłamliwą złodziejką oraz bluźniercą. Nie wiem, czy tobie mogę wierzyć, co do twojej pożądliwości, bo mówiłaś, że ciągle kłamiesz. Więc jeśli Bóg osądziłby cię na podstawie 10 przykazań, a popatrzyliśmy tylko na 5, to będziesz winna czy niewinna w dzień sądu. Szczerze powiedziałbym, że jestem winna. Nie mogę powiedzieć, że jestem niewinna. To prawda. Niebo czy piekło? Piekło. Czy to cię niepokoi? Tak, ale jeśli do tego dojdzie, to ja to przyjmę, bo nikt nie wie, czy nie skończy w piekle. Przeraża mnie to i to jest ostatnia rzecz, jaką chcę się z tobą podzielić. Kocham was, dziewczyny, i chcę wam powiedzieć prawdę. Zależy mi na was. A myśl o tym, że mogłybyście skończyć w piekle, odbiera mi dech.
Biblia mówi, że Bóg udzielił nam sposobu, abyśmy mogli mieć przebaczone wszystkie grzechy. Jezus cierpiał i umarł, aby przyjąć na siebie karę za nasze grzechy. Być może o tym wiesz, ale być może tego nie wiesz. 10 przykazań jest nazwane moralnym prawem. Ty i ja złamaliśmy prawo, ale Jezus zapłacił karę. Dlatego powiedział, wykonało się, zanim umarł. Jeśli jesteś w sądzie i ktoś zapłaci za twoje przewinienia, to sędzia może cię puścić wolno. Może on powiedzieć, dziewczyny, przede mną stoi 100 mandatów za szybką jazdę, ale ktoś je opłacił, możecie iść wolno i pozwala wam odejść. I on może to uczynić, bo to jest legalne, to jest prawe i sprawiedliwe. Bóg może prawnie zamknąć waszą sprawę natychmiastowo, ponieważ Jezus zapłacił karę swoją krwią. Pomimo tego, że jesteśmy winni, Bóg może nam pozwolić żyć wiecznie. Może zdjąć z nas karę. Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale ponieważ Bóg jest dobry i bogaty w łaskę. A Jezus powstał z martwych, pokonał śmierć. I jeśli po prostu będziesz pokutować za swoje grzechy, powiesz, Boże, przykro mi, i odwrócisz się od grzechu. Nie baw się w hipokrytkę, mów, że jestem chrześcijanką, a potem kłamiesz, kradniesz i tak dalej. Mów szczerze, musisz szczerze pokutować i ufać Jezusowi. Aktualnie jesteś w tym samym miejscu, w którym ja byłem przez lata. Człowiekiem na krawędzi samolotu, ponad 3000 metrów nad ziemią, który zamierza skoczyć, taki jest jego plan. Myślałem, że uratuję się machając rękami, ale powiedziałem sobie, nie rób, to nie zadziała. Zaufaj spadochronowi. Więc nie patrz na swoją dobroć, na to, co robiłaś, to nie ochroni cię w dzień sądu. Nie próbuj się sama uratować, bo to nie zadziała. Przekieruj swoje zaufanie na Zbawcę. W tym momencie, kiedy to uczynisz, masz Bożą obietnicę, że On da tobie życie wieczne, jako darmowy dar, ponieważ nie jesteś w stanie sama zapracować na to. Biblia mówi, z łaski, przez wiarę jesteście zbawieni i to nie jest wasza zasługa, jest to dar Boży, nie z uczynków, jak większość was, ludzi, sądzi. A teraz powiedz mi, co powiedziałem źle? To są tylko twoje przekonania. Ale co zrobiłem źle? Nic nie zrobiłeś źle. Wszystko powiedziałeś, było ok. This is the Evidence Study Bible. We can hardly keep it in stock. It's everything you've ever wanted to know about apologetics and reaching the lost, including 200 of the most commonly asked questions of the Christian faith. It will arm you with practical training on evolution, atheism, the teachings of Mormons, Hindus, Muslims, and Jehovah's Witnesses, and much more, including how to effectively, lovingly, and logically share the truth of the gospel. You'll find that it's hundreds of inspiring quotes from renowned Christian leaders, and its practical tips on defending the faith will be a great encouragement. The Evidence Study Bible is available at livingwaters.com. And by the way, there's a special going on at the moment. Buy two, and when you put a third one in your cart, that third one will be free. Go to livingwaters.com, click on Store, Books, and then the Evidence Study Bible.